Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie trochę newsów oraz trzy kryptowaluty, które uważam, że na hossę, na tą hossę, która się właśnie buduje, która już trwa. Bo jeżeli spojrzymy sobie oczywiście na crypto bubbles, no to widzimy, że tutaj na względem roku większość kryptowalut jest na zdecydowanym plusie i widzimy przede wszystkim dwie rzeczy: memcoiny, takie jak Floki, bong, Pepe, no to to wszystko są shitcoiny, dość, dość mocne i o memcoinach już mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, że ja uważam, że na tym idzie bardzo dobrze zarobić oraz widzimy trend AI, który bardzo mocno się tutaj trzyma, widzimy tutaj właśnie AIOZA FETA, AKT yy, oraz TAO, no to to są takie coiny główne, które mamy z trendu AI również uważam, że ten trend jeszcze bardzo, bardzo dużo nas czeka w tym trendzie, no ale jednak przejdźmy już do tego odcinka, choć jeszcze tutaj chciałbym Wam podziękować bardzo za odbiór poprzedniego filmu, wielki airdrop Star Heroes, pura nagród 5 milionów dolarów jest to ponad 15 milionów złotych za granie w grę które możecie zdobyć I link do tego filmu macie w opisie również, jeżeli gracie w gry, jest to coś dla Was można poświęcić 5 minut, a już załapać się pod jakiegoś potencjalnego airdropa, jeżeli macie więcej czasu Hasłu, no to jeszcze więcej idzie jeszcze więcej idzie ugrać, także mega mega wam polecam poprzedni filmik. Dodatkowo zrobiliśmy taki deal, że jeżeli zostawicie komentarz, wybiorę jedną osobę i po tym odcinku wybieram jedną osobę z poprzedniego filmu, dostaje ona ode mnie NFT o wartości 35 dolarów. I z tego powodu, że wam się to bardzo spodobało, również w tym odcinku robimy coś takiego, że jeżeli zostawicie łapkę w górę, komentarz oraz bijecie na mojego Discorda, link oczywiście znajdziecie w opisie, to jedna osoba, która zostawi komentarz, dostanie ode mnie dajmy na to, chciałem 10 dolarów, ale niech będzie, dostanie 25 dolarów za to, że po prostu wykonała, będę potrzebował Twój adres Metamask, no i wtedy będę mógł Ci wysłać nagrodę, także zostawcie jakiś komentarz i, i co, możemy tutaj lecieć, dodatkowo właśnie zapraszam Was na Discorda, dużo się tutaj dzieje, możecie znaleźć tutaj ekipę do grania właśnie w Star Heroes oraz no parę, parę ciekawych informacji, wszystko znajdziecie w opisie, a my zaczynamy. Pierwszą kryptowalutą, jeszcze tutaj spojrzymy sobie jak wygląda obecnie dzisiejszy dzień, dzisiaj na czerwono, aczkolwiek Ether dzisiaj bardzo ładnie prawie 4000 dolarów wybił. No i widzimy tutaj na tygodniu, że są coiny, które ładnie poszły. Na roku, tak jak już wspomniałem wcześniej, wiele, wiele coinów ma bardzo dobre plusy. No i moim zdaniem stare kryptowaluty warto wyrzucić do kosza nie warto już tak mocno inwestować jak kiedyś w takie Cardano, takiego Chiliza. To już są stare kryptowaluty, które nawet jeżeli się rozwijają, to cały świat już o nich słyszał. One są nudne i ja bym już tutaj zmienił podejście. Widzicie Pepe jest ciekawszym, było ciekawszym wyborem niż takie ICP, pomimo że tutaj macie, no nie dość, że to nie jest memcoin, ten ICP no to to już przeżyło jakąś tam swoją hossę, coś tam już zrobiło. Chociaż ICP, jeżeli mam być szczery, to więcej bessy zaliczyło od początku niż niż hossy, akurat to jest coin, który wyszedł na bardzo dużej kapitalizacji. Podałem go trochę w złym przykładzie. No, jednak są, widzicie, że ten top 100 się cały czas zmienia. No i są coiny zdecydowanie ciekawsze. Kaspa, a kosmos, tak? Kaspa jest, uważam, zdecydowanie ciekawsza, pomimo, że już Kaspa zaliczyła ogromne wzrosty i na polskim rynku każdy ją silował, ale zobaczcie, jak wygląda ten wykres, a jak wygląda wykres atomu. Pomimo, że atom uważam dalej za w miarę dobrą inwestycję, no to jednak widzicie, że ten atom i wyszedł na dużej kapitalizacji i tak idzie, idzie. Tutaj tylko airdropy za steki. Ale przechodząc do pierwszej kryptowaluty, jest to Realio Rio, wszystkim pewnie dobrze znane. Jest to coin z trendu RWA, czyli Real World, World Assets. O tym trendzie pisałem również na Twitterze. Możecie sobie znaleźć mój post, gdzie opisywałem, na czym on polega, oraz wymieniałem wszystkie coiny. Realio Rio się bardzo fajnie rozwija. Obecnie nie jest notowany na największych giełdach. MXC, OKX, Kucoin to tak właściwie, no, Kucoin jest dość fajną giełdą, ale tego Binance, jak to się mówi, brakuje, a rzeczywiście jest to coin z bardzo dużym potencjałem. Bardzo duży, duzi bakerzy są, stoją za Rio. No i Twitter obecnie 90 tysięcy followersów, obserwowany przez naprawdę legendy yy, rynku. Możemy sobie sprawdzić w stronę, no ale jest to na pewno projekt, który tutaj w trendzie z całym RWA. Rzeczywiście bardzo mocno działa. Nie wiem, czy mi wyświetli market cap. Obecnie market cap 130 milionów dolarów, 123, bo Coingico w tym momencie tego nie pokazuje. Tak, CoinGico nie pokazuje w tym momencie market capu. Wolumen 5 milionów, 67 tysięcy hodlerów. No cena, dolar 60. Tak to, tak to obecnie wygląda. Także moim zdaniem jest to na pewno ciekawy coin, który się cały czas rozwija. I uważam, że taka hossa jeszcze na nim przed... Na nim na całym tym trendzie uważam, że mocno przed, możemy sobie zobaczyć, jak wygląda ten wykres. Widzimy, że rzeczywiście jest to koń, który w 2020 zaczynał, ale zobaczcie, że on się tu cały czas budował, on tu jakoś specjalnie nie przeżył nie wiadomo czego. Jednak trzeba sobie zdać sprawę z tego, że od, od 2022 zrobił duże wzrosty i dlatego mam alternatywę, pomimo, że to jest odcinek top 3, to mam dla niego alternatywę. Ale jeszcze zanim to zapraszam Was też na Discorda, bo jest tutaj premia bonus od Nexo 25 dolarów, również zostałem Wam tutaj w opisie. Ja zgarnąłem już ponad 400 dolarów cashbacku od pisania tej wiadomości, bo na co dzień używam sobie Nexo do płacenia za zakupy. No i po prostu zgarniacie cashback, dodatkowo możecie dostać 25 dolarów w Bitcoinie, co wydaje mi się mega spoką opcją. A przechodząc już do mojej alternatywy dla Rio, podałem specjalnie dwa coiny w tym, w tym zakresie. No to zdecydowanie jest to Landix Token. Pewnie również bardzo znany, bo większość z Was mogła go brać w pre który bardzo ładnie wypalił. No i mieliśmy na listingu cenę dolara 50. On rzeczywiście tutaj później próbował podbić na jakieś 2 dolary, jednak później spadł mocno i się po dolara trzymał. Od dolara mieliśmy taki chwilowy tydzień na RWA, gdzie on wtedy na 3 dolary podbił. No i znowu dolar 50, cena się tutaj uklepuje i trzyma cały czas. Ja tutaj zrealizowałem trochę zysków, nie ukryłem, że mocno ładowałem się właśnie w tego coina po dolar 50 i potem on tak spadł, coś tam dokupiłem po jakieś 90 centów, ale nie ukryłem, że byłem mocno stratny przez długi, długi czas. No i tu mi się udało trochę tokenów sprzedać, jednak cały czas trzymam dość mocnego baga. Tak jak powiedziałam, trend RWA, tutaj oparte na prawdziwych asetach, jak koka, czyli kakao miałam na myśli i tego typu rzeczy. Jest to właśnie związane z farmingiem, ale nie tylko farmingiem krypto, tylko farmingiem takim prawdziwym, z farmą i mamy tutaj jakby ekspozycję na real world asety pod tym na plony. O będzie dobre powiedzenie, 40 tysięcy followersów i również jest to coin, który bardzo fajnie się rozwija, no i musicie sobie wybrać, możecie oczywiście tego i tego, ja Xa mam zdecydowanie więcej niż Rio, jednak no, postanowiłem, że wrzucę Wam tutaj po prostu dwa coiny żeby nie było za nudno, każdy wiecie, każdy sobie zobaczy i wejdzie w co będzie chciał. Następny coin, również o nim bardzo dużo mówiłem. Możecie zobaczyć sobie mój poprzedni odcinek z 15 maja o Notcoinie, który się listował na Binance. Pewnie większość z Was Notcoina klikało i ja powiem tak, trzeba się liczyć z tym, że Notcoin to jest Shitcoin, i ja tutaj nie widzę nie wiadomo czego. Jakby dla mnie ten token jest żartem, na zasadzie twórcy chcą po prostu zarobić, stworzyli token. Jednak powiem Wam szczerze, ja obecnie jestem stratny, bo wchodziłem przy cenie 0075, no 775, więc obecnie u mnie jest dość duża strata, bo wszedłem w tego coina naprawdę grubo. Jednak uważam, że przez masową adopcję, no bo tak, każdy ma telegrama w krypto, każdy ma telegrama, dużo osób ma telegrama poza krypto, wiem, że w Polsce telegram nie jest tak popularny, ale generalnie no to jest taki Whatsapp dla wielu, wielu ludzi. Masowa adopcja mocno nadchodzi, Ekosystem ton się mega rozwija. Ton obecnie jest w kapitalizacji bardzo wysoko. No i jeżeli chcemy mieć ekspozycję na ten ekosystem, to uważam, że Notcoin jest tutaj najbardziej marketingowy. Marketing tu jest 11 na 10, bo każdy słyszał o Notcoinie w pewien sposób, kto używa Telegrama. Tu nawet nie trzeba słyszeć o tonie, słyszy się o Notcoinie. To jest raz. Dwa, no jakby głupie. Jest to po prostu głupie, że prosta klikałka, w którą ludzie sobie klikają, dostali za to tokeny i dlatego uważam, że właśnie na tej adopcji te, te głupie rzeczy mogą rosnąć. No i ja jestem w na mocno załadowany, zastanawiam się, czy jeszcze trochę nie doładować, ale nie wiem, czy to nie będzie znowu zbyt, zbyt risky. I tak jak mówię, no nagrywałem o tym materiał, oni zgromadzili 2 miliony followersów, tak? Widzimy tutaj market cap na poziomie 500 milionów, co jest dość dużym market capem, ale no ja spokojnie widzę to w takim w top 80. Więc jeżeli tak na szybko, oczywiście to jest wiecie, wróżenie z fusów jakieś 100-120%, myślę, że na spokojnie ten token od tej ceny mógłby, mógłby zrobić. No Listing na Binance, wszystkie największe giełdy go zlistowały, także ekspozycje, żeby zakupić te tokeny jest bardzo prosto, mamy i tak i łatwy dostęp do Telegrama, łatwy dostęp do Binancea. także uważam, że ulica może się ładować w tego coina za jakiś czas, dlatego ja się tutaj załadowałem, aczkolwiek jest to mega riski polecam Wam zobaczyć mój poprzedni odcinek o Nordcoinie, bo tu trochę mówię więcej na temat westingów i, i, i wszystkiego. No ale co, przechodząc do kolejnego coina i tutaj również uważam, że masowa adopcja ma szansę wyprzeć tego coina, w sensie wyprzeć, wy, wywalić tego coina w powietrze. Mówimy tutaj o Research Coinie, jest to coin na bazie, czyli na chainie od Coinbase'a. No i dlaczego ten coin wydaje się ciekawy i dlaczego tutaj masowa adopcja? Po pierwsze stałem w ogóle na ten chain, że Coinbase... Jako łańcuch będzie nam bardzo przyjazny, poprzez to, że no jednak Coinbase jest największą giełdą w Ameryce, która się mega prężnie rozwija. Uważam, że oni są troszeczkę tacy zbyt instytucjonalni pod tym względem, jakby Binance jest łatwiejszy w używaniu niż Coinbase, ale no idą w tą stronę, że na przykład Coinbase Wallet uważam, że jest zdecydowanie prostszy w obsłudze niż MetaMask. Także ulica łatwiej będzie miała wejść na Coinbase Wallet niż MetaMaska, dodatkowo ma już konto na giełdzie. Coinbase skeywisowane, także łatwiej jest im jeszcze przejść na łańcuch, a nie jakieś Arbitrum, które jest również tanie i musicie sobie wypłacić z Binance'a i to takie, wiecie, na co wypłacać, tak? A Coinbase tutaj będzie najbardziej pchał swój łańcuch, także uważam, że base tutaj mega. Uważam, że będzie airdrop, ale to już pora na inny odcinek. No i to jest coin, który jest stworzony przez samego CEO przez Bena Armstronga. Jakie są na to dowody? No, po prostu widzieliśmy, że on na łańcuchu jego portfel maczał w tym palca. Dodatkowo kilka dni temu właśnie pochwalił swój projekt. Oczywiście kilka dni temu ja to czytam ze starego tweeta tubylca, 12 luty, 13 luty, ale wziąłem tego tweeta z tego powodu, że obecnie i tak coin jest w market capie 30 milionów. Czyli on miał tutaj jakieś wzrosty, spadki i tak dalej, ale wrócił mniej więcej do tego, co tubi nam tutaj pisał. Widzicie, że z 30 centów zrobił tam prawie dolara i obecnie znowu jest po 30 centów, także ja uważam, że jest to bardzo ciekawy coin z mega fajną ceną obecnie. Ekspozycja na ekosystem Coinbase, no i jeżeli o, tutaj rzeczywiście mamy Go jako CEO, który będzie top hał, no to ja uważam, że tutaj moon jest y, bardzo, bardzo wysoko. No, giełda ogromna, także wiecie, jest się czego spodziewać no i zobaczymy, no ja tutaj właściwie w tym moim top 3, no to Landix Notcoin oraz RSC, to są coiny, które trzymam, Rio było takim pierwszym coinem, którego podałem, ale no ja wybrałem tą alternatywę specjalnie więc macie takie top 4 no i co, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, przypominam, że jedna osoba wygra dolarki, zapraszam na Discorda wszystkie linki macie w opisie, przypominam właśnie o tym starym filmie ze Star Heroes starym, no 22 maja, cały czas możecie działać i zdobyć potencjalnego airdropa, do następnego odcinka